Rozłożyć na czynniki 49x odjąć 49y. Jak ktoś pamięta wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów, no to od razu można pisać wynik. Jak ktoś nie pamięta, to ja szybciutko przypomnę ten wzór. On się bierze stąd, że jak mnożę sumę przez różnicę takich samych dwóch wyrażeń, to co dostaje? A razy a to jest a kwadrat, a razy minus b to będzie minus a razy b, b razy a. To jest to samo co AB i B razy minus B to jest minus B do kwadratu. Tutaj nam się odejmie i dostaję, że to jest równe A kwadrat odjąć B kwadrat. No a tutaj właśnie mam różnicę kwadratów. Widać, że 49x kwadrat to jest 7x do kwadratu. Może wezmę inny kolor. A 49y kwadrat to jest 7y do kwadratu. Czyli mogę to rozłożyć na czynniki, korzystając z tego tutaj wzoru skróconego mnożenia, zastępując a przez 7x, a b przez 7y. I napiszę, że to jest równe po prostu 7x odjąć 7y, czy tam dodać 7y. Tam miałem plus po lewej. To jest oczywiście wszystko jedno, w jakiej kolejności napiszę, czy najpierw różnicę, czy potem sumę, ale żeby było dokładnie tak samo jak tutaj, no to mam a plus b, czyli 7x plus 7y, razy a odjąć b, czyli razy 7x odjąć 7y. No ale mógłbym to zrobić troszkę inaczej, no bo tutaj w tym wyrażeniu aż rzuca się w oczy ten wspólny czynnik 49, więc mógłbym zacząć od wyciągnięcia 49 przed nawias. I wtedy bym miał takie wyrażenie, 49 razy x kwadrat odjąć y kwadrat. No ale znowu mogę zastosować ten wzór skróconego mnożenia. Bo tutaj znowu mam różnicę kwadratów, tylko tym razem x do kwadratu, i y do kwadratu. No więc mogę zapisać że to 49 razy x dodać y, pomnożone przez x odjąć y, korzystając z tego samego wzoru. No i że te wszystkie wyrażenia są sobie równe, to łatwo sprawdzić, ponieważ mógłbym na przykład tutaj wyciągnąć z tego nawiasu siódemkę. Przed nawias Z tego drugiego też mógłbym wyciągnąć siódemkę przed nawias. 7 razy 7 to jest 4,9. Czyli rzeczywiście po wyciągnięciu tych dwóch siódemek i pomnożeniu dostanę to wyrażenie, które tutaj napisałem na końcu. Więc czy tak, czy tak to jest rozkład na czynniki tego wyrażenia, od którego zaczęliśmy.